Ja rozumiem moje życie jako pielgrzymkę i uważam siebie za pielgrzyma. Mój pradziad, mój dziad też byli pielgrzymami. Ich słowa i czyny są dla mnie zobowiązujące, bo to jest to, co ja noszę w swoim sercu. Niezależnie od tego, gdzie jestem na tej ziemi. Święcenomuczenik Maksym, świadkamy odprawienia panachydy i poświęcenia pamiątkowej tablicy, która będzie upamiętniała miejsce, w którym był rozstrzelany 6 września 1914 roku w mieście Horliciach przy sądzie rejonowym za to, że był Lemką, za to, że był prawosławnym, za to, że był Rusynem. Mówię w języku polskim, ale wierzę w to, że pewne rzeczy czuję po łemkowsku, szczególnie jak jestem tutaj i teraz, tylko nie potrafię ich po łemkowsku wypowiedzieć, bo no, tak się potoczyła historia mojego losu, że po łemkowsku nie mówiłem. Słowa mojego pradziadka, ostatnie słowa, które wypowiedział. Niech żyje lud, naród Rusinów, Łemków i święte prawosławie. To są słowa, których ja nigdy nie zapomnę. Fotografia obrazu pradziadka była u nas w domu moich rodziców. I w mojej świadomości to on zawsze był. Ja myślę o nim jako o człowieku, który miał właśnie pokój w sobie. Dlatego, że dokonał wyboru i miał miłość Boga w sercu. Ja tutaj się zorganizowałem w odpowiedni sposób, żeby przekazać pewną myśl. Wchodzi się tutaj do tej przestrzeni trójwymiarowej, jako do pewnego obrazu.
I ja kontynuuję jakby ten, tą myśl, czy zasadę pewnego postępowania właśnie podczas tego wystąpienia. Treść sformułowanego tutaj przesłania jest wysyłana w sobotę 30 września, w Dniu Mądrości, zgodnie ze starym kalendarzem Kościoła prawosławnego. Mądrość miała trzy córki – wiarę, nadzieję i miłość. Staramy się ten dzień uczcić i podzielić się naszą radością z wami, gdziekolwiek jesteście na tej ziemi. To, co zdarzyło się tutaj, jest subtelną zmianą w istniejącym otoczeniu, która będzie trwała przez jakiś czas. To, co jest tutaj widoczne, nie jest dziełem sztuki. Ponieważ sztuką jest to, co zachodzi w nas. W procesie odnajdywania prawdziwego życia. Materia zapisuje ślady naszej aktywności, ale nie pokładajmy nadziei w realność jej istnienia. Zaufajmy, że została stworzona, abyśmy uczyli się i poznawali. Posłużyłem się i przetworzyłem ślady twórczości innych. Drzewa, trawy, strumyki tutaj naokoło. To jest to tempo, to jest inne tempo, to jest wolniejsze. I tutaj można coś usłyszeć, przynajmniej ja to słyszę. Ta ziemia, ona jest jeszcze nie zurbanizowana, jeszcze nie jest manipulowana, jeszcze w niej istnieje ten duch sprzed lat, kiedy tutaj żyli Łemkowie i walczyli o przetrwanie. Dla mnie ważne jest, żeby to zrozumieć, kim on był i na czym polegała jego misja. To nie była kariera duchownego, tylko to wyrosło tutaj z tej ziemi i z historii tych ludzi tutaj. Wiedział, gdzie jest jego miejsce. To jest po prostu ikona, która była pracą dyplomową mojego dziadka, namalowana w Macedonii. Jest to ikona Jezusa Chrystusa, tak zwana nienamalowana ręką ludzką, czyli to jest wizerunek
który jest pewnym objawieniem. I to jest jakby ważne, bo to potwierdza to, że istnieje ta druga strona, świat duchowy. I my się jakby, i są ludzie sztuki, ludzie kultury, którzy i nie tylko, którzy poznają i żyją taką pewną obecnością. Jest to dla nich bardzo realne. I to jest związane z teologią ikony. Pęknięty stół, rozstawiony taki stół, znaleziony, ktoś wyrzucił, bo był niepotrzebny, a tu jest potrzebny. Jest taka mała ikonka, którą ja dziś zauważyłem, która pokazuje właśnie ostatnią wieczerzę przy okrągłym stole. I ponieważ ja tutaj nawiązuję do męczeńskiej śmierci mojego pradziada, znaczy ojca Maksyma Sandowicza, w sensie jakby teologicznym, on został też zaproszony do tej duchowej biesiady. I my wszyscy jesteśmy częścią tego. Jesteśmy wszyscy zaproszeni na ucztę eucharystyczną. Jest taki cytat, który jest dla mnie pewnym drogowskazem. Naśladujcie Go, chodzi o Chrystusa. On jest teraz ogrodnikiem drzewa życia. Tutaj wymienię po dwukropku pewne terminy, które są znane niektórym, którzy, jak to się mówi, siedzą w branży komputerowej i nie tylko, zajmują się sztuką, językiem sztuki, językiem informacji, Słowem Bożym, wiarą, komunikacją. I to są następujące słowa, które jakby do nas przybyły za oceanu. Word, Windows.
icons. I tutaj na zakończenie, ponieważ my to wysyłamy przez faksy, e-mail, po to, żeby sobie rozmawiać i być częścią pewnego dialogu. Dialog oznacza przez słowa. Chodzi o to, żebyśmy się nawzajem trochę słuchali. A nas słuchają teraz i my innych słuchamy. Więc to już jest zakończenie po prostu z poważaniem. Wiktor Sandowicz. I mała adnotacja po łacinie, czy też po prostu mój podpis. Gente rutenus natione polonus. Choćbyś rzekł słowo, choćbyś dasz to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się tiszysz do kogo. Jak żydowin niewierny deszcz tych oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniem cię bytuje. I choć jest święty, choć ty dali mitru, a nebom nad tobą chmary żenut witry.